Widziałeś to? Niezły widok. Popatrz na te kościoły. Wiktorze, powiedz, gdzie tym razem jesteśmy? Jesteśmy w Oksfordzie. Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Dzisiaj będziemy mniej spacerować. Podoba mi się to. Zła wiadomość, chociaż niekoniecznie. Przyjechaliśmy do stolicy nauki i edukacji. O stoi intelektualistów. Chcemy się czegoś nauczyć. Z kim się dzisiaj spotkamy? Poznamy pewnego chłopaka. Urodził się tutaj i dorastał. Po prostu kocha to miejsce. Czyli dzień będzie bogaty. Bogaty i pouczający. Zapowiada się nieźle, więc chodźmy. Idziemy. Dorastanie w tym mieście było drogą wiary, uczenie się o wierze, uczenie się zadawać pytania, odnajdywanie ludzi, którzy na te pytania odpowiedzą. I przez ten cały czas dostrzegam, jaki to przywilej być tutaj. Cała historia, szczególnie historia chrześcijaństwa, na przykład Latimer, Cranmer i Ridley, którzy spłonęli na stosie. Co to musiało dla nich znaczyć, oddać swoje życie za Jezusa Chrystusa, stając w obronie tego, co słuszne? Dawidzie, to wspaniale spotkać się tutaj w Oksfordzie. Dzień mamy deszczowy, ale za to jesteśmy w twoim rodzinnym mieście. Tak, tutaj dorastałem. Codziennie dojeżdżałem do Oksfordu w różnych sprawach. Miałem ten słynny hotel Randolph, z którego teraz słynie Oksford. Ikonę znaną na całym świecie ze względu na inspektora Morse'a. Inspektor Morse i te wszystkie kryminalne intrygi. Ale to wydarzyło się niedawno. Sięgnijmy do historii. Rozmawiamy o reformacji. Wtedy nie było takiego straszliwego rozlewu krwi, nieprawdaż? Morse twierdzi, że codziennie w Oksfordzie dokonywane jest morderstwo. W czasach reformacji zamordowano 3 chrześcijan, którzy stanęli w obronie nauk biblijnych. W zasadzie to 3 duchownych, tak. Ale czy było to morderstwo, skoro dokonano go w świetle prawa? Po środku drogi postawiono stos drewna, wszystko na zlecenie władzy. To byli męczennicy, którzy ponieśli niezasłużoną śmierć. Nie mieli sprawiedliwego procesu. Stanęli w obronie tego, co słuszne i prawdziwe, mimo że niezgodne z nauką Kościoła. Co to zatem było? W obronie czego stanęli? Nauczali, że człowiek może mieć dostęp do Boga przez Jezusa Chrystusa, a nie poprzez księdza. Może być zbawiony nie poprzez odpustki, ale dzięki zasługom i łasce Pana Jezusa Chrystusa. Znajdujemy się w miejscu pamiątkowym, ale to wydarzenie miało miejsce nieco dalej, prawda? Tuż za rogiem, na Broad Street. Pójdźmy zobaczyć. Przed chwilą byliśmy przy pomniku pamięci. Idziemy tą samą ulicą kilkaset metrów dalej. Co to takiego, Dawidzie? To krzyż na środku drogi. Został wybrukowany na tej ulicy, gdzie spalono na stosie Latimera, Cranmera i Ridleya. Oksford w tamtych czasach starał się zachować wierność Kościołowi Powszechnemu. I każdy, kto przedkładał Biblię ponad nauczanie Kościoła, był uważany za heretyka.
Dlatego Latimer, Cranmer i Ridley to męczennicy z powodu tego, że stawiali Biblię na pierwszym miejscu. Trzech mężczyzn zginęło, ale o co chodzi z tym człowiekiem, który włożył swoją rękę do ognia? Cranmer był trzecim męczennikiem, 6 miesięcy po tym, jak zginęli dwaj poprzednicy. Do pewnego czasu był chwiejny w swoich przekonaniach. Mówił, nie chcę spłonąć na stosie. Powiem cokolwiek, aby zachować spokój. Ale w końcu wiedział, co jest rzeczą właściwą. I w dniu egzekucji podobno najpierw włożył do ognia swoją rękę. Zachęcony słowami Ridleya, który powiedział, jeżeli włożysz swoją rękę do ognia, a i sam spłoniesz, wznieci to ogień reformacji, który przetoczy się przez całą Anglię. Przyszliśmy tutaj spod miejsca pamięci, które powstało w XIX wieku. Powodem jego powstania była potrzeba upamiętnienia tego, o czym Oxford zapomniał. To pokazuje, że pamięć o reformacji po 500 latach jest wciąż ważna. Wiedzieć, skąd pochodzi nasze chrześcijańskie dziedzictwo, pomaga zrozumieć, gdzie teraz jesteśmy. Dawidzie, to piękny rynek, te wszystkie warzywa i owoce. Ale jakiś czas temu nie było tutaj straganów, były stosy. Nie było to bezpieczne miejsce. Jeżeli wtedy czytałeś Pismo Święte, to byłeś uznany za heretyka. Heretyka czytającego Słowo Boga, to niewiarygodne. Wtedy nie mieli takiej wolności jak my dzisiaj. Ale byli tutaj ludzie nauczający Biblii, William Tyndale w szczególności. On był jasnym światłem. Chciał, aby Biblia dotarła do każdego, dlatego przetłumaczył ją na język angielski. Nie wyobrażam sobie, jak można było spalić człowieka za czytanie Biblii. No cóż, są to fakty historyczne. Może powinniśmy się nad tym bardziej zastanowić. Jak najbardziej. Tu chodzi o nasz dostęp do Boga. W ten sposób Bóg przemawia do nas i przekazuje dobrą nowinę o Jezusie. To jest historia reformacji. I tego się trzymamy. Oxford jest dzisiaj znany bardziej ze względu na inspektora Morsa niż ze względu na uniwersytet. To on spopularyzował miasto. Widzieliśmy hotel Randolph, gdzie jako detektyw tropił przestępców. Zabójstwo tych trzech męczenników w XVI wieku mówi nam o ludziach, którzy oddali swoje życie dla Boga. To był naprawdę długi dzień, ale dobry dzień pomimo deszczu. Dziękuję, Dawidzie, że opowiedziałeś nam o Oxfordzie. Kiedy tutaj dorastałem, nauczyłem się dwóch rzeczy. Po pierwsze, zadawać pytania, być ciekawskim. To miejsce jest pełne ludzi zadających pytania i odkrywających nowe rzeczy. Po drugie, nauczyłem się zawsze stawać w obronie tego, co słyszę. To równie ważne, jak i zadawanie pytań. I dlatego nadal dyskutujemy o reformacji. I to pewnie dlatego przeglądamy się tym trzem męczennikom, którzy zginęli za swoją wiarę, tak jak wielu innym ludziom w tej instytucji, którzy także zadawali pytania i uzyskali odpowiedzi, jakie wpłynęły na ich życiowe wybory. C.S. Lewis przyjechał do Oxfordu w XX wieku jako ateista.
zadawał pytania, odkrył Boga i uwierzył w Chrystusa. To wspaniała historia. Myślę, że to, czego się nauczyłem, to używać umysłu, odważać pewne rzeczy, zachowywać to, co prawdziwe i cały czas szukać. Ta droga trwa przez całe życie. Mam mocne przekonanie co do Biblii i Boga, ale nadal jestem na drodze poszukiwania prawdy. Powiedziałbym, że ta droga musi trwać. W każdym razie, ja już nie wiem. Wydaje mi się, że nadal pada. Tak, to Oxford. Chodźmy. Czy prawda jest nadal ważna? Czy prawdę o Bogu warto odkrywać? Czy to szczęśliwa i satysfakcjonująca droga? Miliony ludzi na całym świecie zadawało sobie pytanie: Boże, czy Ty tam jesteś? Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei dla Telewizji Hope Channel Polska.